Z kim to gramy? Z panem Bukake. Witam serdecznie. Zaczynamy. Za chwilę odpowiem, tam widziałem, że coś pojawiło. A, cenne wskazówki, nic się nie pojawiło. Natomiast proszę pisać, czy tu żyjemy. Tu żyjemy. Panie Bukake, bo pan przegra. O, no dobrze, no cieszę się, bo nie lubię, że tak szczęścia tyle miałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pan Bukake ma chyba jakieś lagi. Tu muszę uderzyć w centrum, bo chciał mi niesympatyczne E5 zagrać. I teraz zobaczymy, czy gramy, co gramy. Czy gramy Grünfelda, czy gramy Tarasza. A to co? A to zbaraniałem. No to nie wiem, co grać w ogóle. W ogóle nie wiem, co grać z takim przeciwnikiem. Może tu? Panie Eltew, no co ja mogę sądzić o obronie Pirca? No jest trudna. Ryzykowna. Nie jest przegrana. Dźwięk leci. A, to w tamte. Ojej. Ojejku. To ja tak gram, jak dzieciom chcę dać tempa for. A to dostałem dwa. To zagramy wariant z gońcem na G5. Jak dostałem tempa. I co teraz? No może tak. Także obrona Pirca dobra jest, niektórym moim juniorom polecałem. Obrona Pirca ma to do siebie, że może ją grać białymi, czarnymi. Te same schemaciki. Bez nerwów. No hetman musi gdzieś odejść. No odszedł. 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 I co teraz? Naprzód. Czasu mam mało. Pan Bukake gra bardzo szybko. O! Tu mi napad. Uciekam. 2, 4, 6. No mam piona, ale przeciwnik ma parę gońców. Będzie bardzo ciężko. Proszę bardzo. Jak gra?
żadnego zrozumienia, że ja też chcę grać. I proszę, koniś skoczy na D4. Szybciej grać. Szybciej, szybciej, szybciej. Tu przeciwnik bardzo dobrze gra. Nie wiadomo, czemu wykonał ten manewr skoczka. Muszę przez chwilę, że nikt nie pyta. Wszyscy grają. Hetman E5. A jeżeli ja tu zaryzykuję, to co? Tu bronię, tu bronię. Wycofam gońca. Tylko szybciej grać, szybciej grać. Wieże trzeba wymienić. Trzeba, no pioneczka bierzemy, przyda się. Jeden pioneczek się jeszcze przyda. Do rogu, to się nie boimy. Możemy zbić wieżę. Możemy dać tu takiego szacha. Możemy dać jeszcze jednego szacha. O, witam pana Olo, 22 punkty, pan Olo. Kosi. Bardzo ładnie. Tu dobrze widać. Jeszcze jednego szacha damy. Dziękuję bardzo za grę.